cię obędzie. Trzeba odpadnych leczyć. Ja tak naprawdę na koniec zostałem upoważniony przez dyrekcję zespołu szkół mechanicznych, aby Państwu przekazać te ulotki. Jest wielka prośba, abyście Państwo naprawdę każdy na swój sposób pomagał, propagował szkołę naszą. Ja tutaj wobec kolegi Adama też będę oczywiście lojalny, abyśmy pomagali szkoły w Łapach, bo my walczymy o ucznia. Każdy uczeń jest naprawdę bardzo ważny. Jest to praca dla nauczycieli większości, no prawie wszystkich z gminy Łapy. Jest to praca również dla nauczycieli CKP. I bardzo prosimy, aby każdy w miarę swoich możliwości przekazał te informacje, że już niedługo rusza rekrutacja, jakie są kierunki. Inne informacje można znaleźć na stronie naszej szkoły. Także dziękuję i proszę o wsparcie. Przypominam, że szkoły, mimo faktu, że to są prowadzone przez powiat białostocki, są na terenie gminy Łapy. Uczy się tam duża liczba uczniów z gminy Łapy. Oprócz tego pracują tam ludzie z gminy Łapy. Dziękuję. Czasami już jakieś sprawy różnego. Jeżeli nie, to proszę Państwa, że ja przeczytam to, co otrzymaliśmy jako Rada Miejska. Będą na nas skarga samorządowego regionu odwoławczego, znaczy skarga wpłynęła od Państwa Tadeusza i Haleny Łapińskich, słynna sprawa Państwa z ulicy Przychodniej 5. Sprawę tą skierowało do nas samorządowe kolegium odwoławcze. Jeżeli Państwo też mogę to wtedy, jeżeli to po prostu kierujemy sprawę raczej na komisję rewizyjną, bo to jest sprawa już ciągnąca się, przynajmniej dwie kadencje, z tego co pamiętam. Sprawy nie do rozwiązania prawie, ale to jest to skarga na chyba wszystkich burmistrzów poprzednich też, więc kieruję to na komisję rewizyjną. Czy jesteście Państwo za tym, żeby to skierować na komisję rewizyjną? To jest to skarga. Państwa Tadeusza i Heleny Łapińskich, Przechodnia 5. Rozumiem sprawę tą kierujemy na komisję rewizyjną. Również wpłynęły do nas życzenia, no przyszedł do wszystkich. Pani Bernadeta Krynicka, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, skierowała się do nas. Tutaj są życzenia. Pana Brajnak Tadeusz, prezes zarządu koła ZKRP. Co mogę z tobą jednoczyło, tak, ale ktoś może wyszedł do nas. Bez życzenia oczywistego dla pomocy samopomocy w Łapach. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Samodzielny Powrócień Zakład Opieki Zdrowotnej, Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach, Krzysztof, dyrektor Szkoły Uchowa, tak, podstawowa. Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, spółka ZO, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Zespół Szkół Łapy OSY. Są to życzenia, myślę, że to jest tak swoje życzenie, dlatego to jest odpowiedź. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Również muszę Państwu przekazać życzenia od pana dyrektora Ryzewskiego. Pan dyrektor Ryzewski 26 marca skończył 92 lata. Miałem okazję z nim porozmawiać w tej sprawie, przekazałem oczywiście życzenia od Państwa, gratulując tak wspaniałego doczekania na zdrowiu tego sędziwiego wieku. Pan dyrektor się bardzo interesuje sprawami Łap, prosił, żeby Państwu też również życzenia przekazać świąteczne, ale w ogóle wszelkie pomyślności pracy rady. To oczywiście nie czynię. Również chciałbym przypomnieć Państwu o oświadczeniach majątkowych. Prosimy ten czas, że niestety, znaczy wtedy do końca miesiąca musimy te oświadczenia majątkowe złożyć. Prosilibyśmy o to złożenie w miarę tak wcześniej, żeby można było to wysłać w odpowiednim terminie do upoważnionych jednostek.
To są te sprawy pismy. Przypominam jeszcze takie, mówiliście Państwo o ulicach. Ja chciałem prosić, żeby zwrócić uwagę przy tych przeglądach również ulic na chodnik przy ulicy Długiej, Długa Południowa. Tam swego czasu brakowało dwóch chyba rzędów płytek tych, to się do 6 metrów wydłużyło. I tam samochody jakieś jeździły, zostało to po prostu zniszczone. Ulica Długa, chodnik przy samej Łaszce. Zniszczony został podobno do długości 6 metrów przez samochód, jak prawdopodobnie. Niedawno tak był niewielkie. No telefon miałem dosłownie 2 dni temu. Także prosiłbym, żeby pan zwrócił uwagę. Rozmieszczamy się mieszkańcy z propozycjami rozmieszczenia koszy dodatkowych na śmieci. Myśmy kiedyś tam też to zgłaszali, więc poprosimy, żebyście Państwo wszyscy zgłaszali te propozycje, kiedy koszy ewentualnie. Wiesz, ja mam przynajmniej 3 takie zgłoszone. Wszystkich nie pamiętam, ale chodzi generalnie tutaj o teren przy kościele Świętego Krzyża w Łapach, koło szpitala tutaj na rogu, w ulicach Korczaka i ulicach chyba Rodgera to jest, Krzyżówka. Jeszcze i dalej na ulicy Szkoły. A to dokładnie Państwu przekażę te namiary. Wiem tylko, że ludzie zgłaszają się, przyjmą taką potrzebę, żeby jeszcze w tych miejscach po prostu postawić te kosze. Myślę, że jest to słuszny sygnał i nie wiem, czy to może to postawić. Więcej informacji na razie nie mam. Sprawy różnych pierwszej rady Kimona Wioski. Czy są jeszcze jakieś sprawy, które chcielibyście Państwo się poruszyć? Rozumiem, że pan Żakowski również odpuścił tę sprawę. Wobec tego zamykam ten punkt, jeżeli nie ma spraw. Zamykać. Proszę bardzo, udzielę pani głosu, bo szanowni panie radni. Drugi raz. Pan Żakowski. Ja chciałam zgłosić wniosek o pany. Instalacja windy przy budynku Urzędu Gminy. Tam z tego urzędu korzystają kobiety z dziećmi, ciężarne, chore i tedy, i tedy. Koszt niewielki. Cztery otwory byliście. Cztery piętra, cztery otwory. Ale już odpowiem pani. Proszę pani, w ramach inwestycji, która będzie w tym roku robiona, czyli mówimy tutaj parkingu, prawda, który z tyłu za urzędem będzie wykonywany, będzie wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatem osoba do urzędu niepełnosprawna jak najbardziej będzie mogła wejść i będzie obsłużona. Natomiast proszę Państwa, kwestia windy i tak, żeby osoba niepełnosprawna miała dostęp na każde piętro, to jest konieczność, proszę Państwa, do budowania klatki schodowej i windy, ponieważ żaden projektant i starostwo nie zatwierdzi nam projektu budowlanego, nowego, bez dwóch wyjść ewakuacyjnych z każdego piętra. Zatem tylko i wyłącznie tutaj, co widzimy przed oknem, dobudowanie takiego jakby szybu dużego, którym jedna część to będzie klatka schodowa i obok winda, spełni wymagania, bo inaczej nie dostaniemy pozwolenia. Zatem w tym roku na pewno dostępność budynku Urzędu Miejskiego na parterze, gdzie osoba niepełnosprawna przez urzędnika będzie mogła być obsłużona, będzie zapewniony przy okazji budowy parkingu, natomiast budowa windy wraz z klatką schodową jest już większą inwestycją, nad którą na pewno będziemy się zastanawiali, ale nie jest łatwą do realizacji. Pani mówi pani, że będzie podjazd. Ja jeszcze nie policzyłam, a dzisiaj mam zajęty czas. Ile tam jest stopni do wpłynania na pierwsze piętro? To podjazd rozwiąże to sprawę winy? Jak już z góry pani tak zakłada będą? No i no to się obopólnie nie rozumiemy, bo ja rozumiem, jak będzie tutaj na dole parking i to będzie zrobiony podjazd do wejścia do Urzędu Gminy. I teraz wejdziemy do Urzędu Gminy, będziemy żyć. A ile jest tam? Tam w podziemiach mało jest. To zapewniam panią, że urzędnik, to co już powtórzę, co powiedziałam, urzędnik na parterze zejdzie
i na pewno będzie do Pani dyspozycji. Nie będzie Pani musiała wchodzić po schodach, męczyć się czy mieć problemy. Urzędnik będzie do Pani dyspozycji na parterze, a Pani dostęp do tego parteru będzie miała poprzez podjazd i myślę, że bardzo to, no znaczy bardzo, przynajmniej w takim aspekcie to dużo rozwiąże. Nie będzie Pani musiała na czwarte piętro wchodzić absolutnie. Nie, ja tak będę. Ja mam ciągnik, ja sobie spróbuję poradzić. Tak. Teraz jeszcze chwileczkę, skoro jestem przy głosie. Panie Maciejewski, jeszcze nie ma. Pan próbował mnie tu publicznie zlinczować. Pan zasięgnął języka. W jakiej gminie ja byłam radną i co tam w tej gminie, na tej sesji, jak siedziałam. Proszę Pana, że ja byłam niewygodno. To inna niż już, wiele chwil mnie podkładali, ale chamstwa to mnie nie wytknął jeszcze nic. Nie ciesz się Pan i nie każ dla Pani nicoty, nie kaję jej, nie bić się w piersi, tylko kleić Pani na kolana i bij się w piersi, moja wina, bo Pani nicota należy do ludzi takiego pokroju, że wyznaję to zasadę. Nie czyń drugiemu tego, co tobie nie miło. A przeprosin od ludzi takiego pokroju, jak pan na pewno nie przyjdzie. Proszę pani, ja uważam, że się. A co, zapomniał pan? Pani mówi nieprawdę. Nieprawdę? Oczywiście. I to nie pani powstrzymała pewne rzeczy, które nie miały miejsca. Natomiast co do pani Misoty, no to ja powiedziałem, tutaj się tego wcale nie wycofuję. Ja panu powiem, na której sesji? Dziękuję bardzo pani za głos. Ale naprawdę szanujmy się i nie mawiałem, że rzeczy, które się. Nie miały miejsca. Tak, bo na naukę i na kulturę to nigdy nie ja jest dziękuję zapuśnie. Pani, wysłuchałem pani cierpliwie. A ma pan inne wyjście? Do kolejnego punktu porządku. Za którym razem pana wyprowadzą. Po prostu w tej chwili jesteśmy przy przyjęciu protokołu nr 18 przy 16 sesji Rady Miejskiej. Wysłaliście państwo protokół. Były uwagi do tych protokołów. Macie państwo z tymi uwagami protokół. Proszę. Czy są jeszcze jakieś uwagi do tego protokołu? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem protokołu nr 18 przez 16 z sesji Rady Miejskiej w Łapach? Proszę o podniesienie do ręki za to przyjęcie tego protokołu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Dwa głosy wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Protokół został przesądzony głosami za przyjęty. I tym ostatni punkt dowolny. 19. sesję Rady Miejskiej w Łapach. Dziękuję bardzo za przyjęcie. Thank you.